Dzień dobry, witam Państwa na krótkim fotospacerze po Bytomiu Bobrku. Bytom Bobrek to taka dzielnica owiana złą sławą w Bytomiu. Dzielnica, która niestety słynie z patologii i z takich społecznie niepożądanych zachowań. Natomiast jeśli chodzi o jej architekturę i o to, co możemy tutaj zobaczyć, to jest dość ciekawym miejscem, aczkolwiek też bardzo zniszczonym. Idea była taka, że po prostu oddając mój samochód do mechanika, którego tam właśnie mam, przejdę się z EPL7 i z 25 i porobię trochę zdjęcia i ponakręcam też trochę wideo, żeby Państwu pokazać, jak ta dzielnica wygląda. Niestety wideo z EPL7 wyszło tak dramatycznie koszmarne, że mnie się kręci w głowie, jak na nie patrzę, ponieważ ono tak buja. Albo ja nie potrafię chodzić, jest to też taka opcja, albo po prostu ten aparat nie jest stworzony do tego, żeby chodzić z nim i nagrywać film. W związku z tym tylko taki krótki pokaz zdjęć. Mnie te budynki urzekają. Gdyby one były odrestaurowane, ten teraz, który widzieliśmy przed chwilą, wyglądał już na taki troszkę odrestaurowany, to wydaje mi się, że byłaby to naprawdę bardzo fajna dzielnica, bo wszystko tu jest praktycznie zbudowane z cegły. Ale ponieważ jest zostawiona taka sama sobie, to wszystko niszczeje i wygląda jak wygląda. Następna rzecz, jaka taka jest dla mnie zdumiewająca i taka przykra dość na Bobrku, to zapach, jaki tam panuje. I to mnie dość zaskoczyło, bo jakoś nigdy tam nie wybierałam się na spacery. Natomiast ze względu na to, że chyba na starej hucie Bobrek, to chyba wydaje mi się, że są budynki huty, być może są to budynki kopalni, tam ciągle coś płonie, ciągle te kominy wyrzucają jakiś dym i na niektórych ze zdjęć też będzie widać taki brązowy dym, który z tych kominów się wydobywa. To cała ta dzielnica przesiąknięta jest takim gryzącym, okropnym smrodem. I nie wiem, jak ludzie, którzy tam mieszkają, to wytrzymują, bo to przychodzi takimi falami, ale generalnie czuć to cały czas. Na niektórych z tych zdjęć było widać takie metalowe kółka, które są jakby wbite w fasady budynków. To według mojej wiedzy są takie wzmocnienia przed tąpnięciami, ponieważ jesteśmy na Śląsku i tąpnięcia tutaj zdarzają się dość często. Tąpnięcia, czyli takie jakby małe trzęsienia ziemi, powiedzmy górnicze, to te właśnie takie kotwy jakby, one mają zabezpieczać budynki przed tymi wstrząsami, przed tym, żeby budynki nie pękały podczas tych właśnie wstrząsów. Jak widać tutaj też na zdjęciach, jest całkiem sporo przyrody na tym Bobrku. On jest taki, tym mnie zaskoczył, że jest taki zielony dość, tam mnóstwo rzeczy rośnie, kwitną kwiaty, jest całkiem przyjemnie, jeśli o to chodzi. I co jeszcze, jest dużo budynków, które wyglądają po prostu na opuszczone, albo w trakcie, jak teraz te, które było widać na zdjęciach i ten, który widać na zdjęciach. Ja nie wiem, czy ludzie tam mieszkają, czy tam się coś dzieje dziwnego, czy czemu tam leżą takie kłody, czemu tam leżą okna podrzucane, bo jak oglądałam ostatnio jakiś filmik z urbexów, czy kogoś takiego o Bobrku właśnie, to oni przy tych samych budynkach byli i wyglądało to dokładnie tak samo, a byli tam zimą. Więc nie wiem, czy coś się tam dzieje, czy nic się nie dzieje. Natomiast sztuka lokalna też tutaj zachodzi. Jak przed chwilą było widać, kwietnik zrobiony ze starej muszli. Piękna rzecz. Nic się nie marnuje. Też tak można. Także zapraszam Państwa na resztę zdjęć. Mam nadzieję, że taki spacer Państwu też będzie odpowiadał. Przepraszam, że nie ma wideo. To było takie dość spontaniczne. Po prostu oddając samochód do mechanika, wzięłam ze sobą aparat i pomyślałam, że coś tutaj strzelę. A przy okazji korzystałam cały czas z tej 25 Olympusa, o której ostatnio nagrałam film i coraz bardziej lubię ten obiektyw. Jest bardzo przyjemny, bardzo się go fajnie używa, szybciutko łapie autofokus, więc serdecznie polecam. I do zobaczenia.